parę lat temu poprzysiągłem sobie, że dzień dzisiejszy, czyli w uroczystość objawienia Pańskiego, będę uparcie powtarzał i przypominał, że to jest pierwotna uroczystość Bożego Narodzenia w Kościele. Po co? Nie dlatego, że mam jakąś mniej lub bardziej pozytywną lub negatywną tak zwaną szajbę na tym punkcie. Nie. Tylko dlatego, że tajemnica wiary, jaka odsłania się za pomocą języka objawienia, tak to na razie nazwijmy, jest czymś bardzo ważnym dla naszej wiary. O Bożym Narodzeniu jednak przede wszystkim mówimy językiem stajenki, Betlejem, zwierząt w stajence, żłobu, siana, dzieciąteczka. Oczywiście ten język też ma swój zakres ważności i sensowności, ale pierwotni chrześcijanie, pierwsi chrześcijanie użyli innego języka. Języka epifanii, objawienia. Powiedzieć o Bożym Narodzeniu, że Syn objawił się. To coś więcej niż Syn narodził się. Powiedzieć, że Syn objawił się, że Jego narodzenie jest objawieniem, to powiedzieć, że się narodził i to narodzenie jest odsłonięciem się Boga, który daje światu Zbawiciela. To znacznie więcej niż narodził się w Betlejem. On się objawił w Betlejem, a to znaczy, że się narodził, a to znaczy, że Bóg odsłonił się i objawił światu Zbawiciela. Spróbujmy tą frazę zapamiętać wręcz, bo jest ona bardzo istotna dla rozumienia Bożego Narodzenia. W tym zakresie przynajmniej, jaki jest dla rozumienia dostępny. Mówić tylko o tym, że został położony na sianie, w żłobie, to mówić bardzo niewiele. Mówić, Bóg objawił się, świętość odsłoniła się, weszła w świat, to mówić o wiele więcej. Gdyby święty nie chciał odsłonić się, nie zobaczylibyśmy go, nie dowiedzielibyśmy się o nim niczego. O świętym, który wchodzi w świat, wiemy tylko dlatego, że ten święty chce się światu ukazać, chce się odsłonić. Tylko dlatego cokolwiek o Bogu wiemy, że On chce do nas mówić. I dzisiaj przemówił potężnym głosem. Syn został wam dany, objawił się Zbawiciel. Odsłoniłem swoje serce. Odsłoniłem swoje zamiary wobec świata. Odsłoniłem na tyle, ile możecie poznać swoje boskie wnętrze. Dałem wam swojego Syna, który w mocy Ducha Świętego będzie zbawiał ten świat. Tyle powiedział wówczas i tyle do nas wciąż mówi. Dałem wam Zbawiciela. Mówić o Bożym Narodzeniu niespieszczonym, niezdziecinniałym językiem, ale językiem objawienia, językiem logosu, odwiecznego sensu, odwiecznego znaczenia, odwiecznego słowa, które stało się ciałem i dlatego objawiło się w świecie, bo mogliśmy je zobaczyć i dotknąć i posłuchać go i wciąż możemy to zrobić. Oderwać się od tego całego ciepła bożonarodzeniowego, do którego tak przywykliśmy i tak bardzo nie chcemy go opuścić. Pozwolić, żeby Bóg nam się objawił. Nie skupić się tylko na słodkim obrazku dziecięcia, ale to
w cudzym słowie oczywiście, to dziecko musi eksplodować światłością. To dziecko musi eksplodować w naszych oczach, w naszej duszy w taki sposób, aby światłość zalała nasze wnętrze. Dopiero wtedy możliwe jest objawienie. Czy tak dokonuje się objawienie? Patrzę na coś, co jest całkowicie oczywiste, co znam. Dziecko. Przecież wiem, że w świecie dzieci się rodzą. Wiem mniej więcej, jak one wyglądają rozkosznie. Przebierają rączkami i nóżkami. Uśmiechają się, czasami płaczą, czasami trzeba je przewinąć, a ja patrzę na to, co jest oczywiste, tak długo, aż następuje eksplozja objawienia, światłości. To nie są rzeczy, nad którymi nie powinniśmy się zastanawiać, bo nie mamy czasu, jako ludzie współcześni, na tego typu piękno duchostwo, żeby tak długo patrzeć, aż coś stanie się objawieniem. Na to musimy mieć czas. Jeżeli chcemy, żeby Boże Narodzenie przestało być dla nas zwyczajem, folklorem, tradycją, a było objawianiem się Boga, wdzieraniem się Boga w nasze życie, to musimy mieć na to czas. Tu się wszystko chce stać wielkim komunikatem w tej dzisiejszej uroczystości. Gwiazda zachowuje się dziwnie, ale dlatego zachowuje się tak, żeby powiedzieć, że objawił się Zbawiciel. Ona objawia, czy też zwiastuje objawienie. Złoto przestaje znaczyć tylko i wyłącznie bogactwo. Kadzidło i mirra także nowego znaczenia nabierają, a wszystko przez to, że światłość wlała się w świat. Objawienie dokonało się. I przyjęcie objawienia to jest klucz tego święta. Nie ckliwe pochylanie się nad żłóbkiem, ale przyjęcie objawienia. Pozwolenie, aby we mnie wdarła się świętość. Dlatego mówię o pewnej eksplozji, która jest eksplozją, która powinna nas oślepić wręcz. Obecnością Boga, Jego mądrością. Za tym tęsknijmy. Mamy jeszcze parę dni tego okresu Bożego Narodzenia i jak nie zdążyliśmy zrobić tego 25 grudnia, czyli przyjąć Zbawiciela, to niech on się nam objawi dzisiaj.